Rzadko dostajemy konkretne informacje albo chociaż plotki o Elder Scrolls 6, ale ostatnio w sieci pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że kolejna część serii ma wprowadzić elementy survivalowe oraz całkiem nowy system magii, jakiego nie widzieliśmy w poprzednich odsłonach. Plotki pochodzą od Tiffany Treadmore, której doniesienia już kilka razy się sprawdziły, więc przynajmniej część z tych informacji może okazać się prawdą. Jeśli chodzi o, według mnie, bardziej emocjonującą sprawę, czyli nowy system magii, to miałby on się skupiać na kreśleniu run na ekranie. Takie rozwiązanie widzieliśmy na przykład w Arx Fatalis. Mam co do tego mieszane uczucia, a właściwie wolałbym, żeby ta plotka nie okazała się prawdą. Tego typu system magii raczej nie przypadł graczom do gustu i po prostu się nie przyjął, a w szczególności nie pasuje on do dynamicznej rozgrywki, a dobrze wiemy, że z każdą kolejną częścią seria Elder Scrolls jest coraz bardziej dynamiczna i nastawiona na zręcznościową walkę. Takie rysowanie zaklęć po ekranie teoretycznie jest ciekawe i pewnie przez jakiś czas dawałoby frajdę, ale wydaje mi się, że w grze podobnej do Skyrima byłoby to wręcz niemożliwe. W trakcie rysowania run ekran musi się zatrzymać, więc nie mamy wtedy możliwości celowania, co w przypadku większej liczby przeciwników byłoby problematyczne. Możliwe, że nie umiem sobie tego wyobrazić albo nigdy nie widziałem dobrze zrobionego systemu tego typu, ale osobiście wolałbym, żeby Elder Scrolls 6 nie szedł w tę stronę. A co do drugiej sprawy, czyli elementów survivalowych, to właściwie nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem i bardzo możliwe, że pojawią się one w Elder Scrolls 6. Już w Falloutie 4 i w Falloutie 76 Bethesda umieściła takie elementy i myślę, że jak najbardziej się to sprawdza. Zresztą patrząc na popularność modów survivalowych do Skyrima, wydaje mi się, że wielu innym graczom również to nie przeszkadzało. Zresztą nawet w edycji specjalnej Skyrima pojawił się taki tryb i wprowadził głód, zmęczenie czy konieczność dbania o temperaturę. Mam tylko nadzieję, że nie będzie to przesadzone, to znaczy, że przetrwanie nie stanie się celem gry, a po prostu będzie dodatkowym elementem. Dajcie znać, co wy myślicie o tych plotkach i czy chcielibyście je zobaczyć w Elder Scrolls 6. Z mojej strony to wszystko, jeśli pojawią się kolejne pogłoski, to pewnie znowu się usłyszymy, więc możecie zostawić subskrypcję i łapki w górę, jeśli film wam się spodobał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!